Pierwszy lipiec, grzybobranie. Koźlarzyk. O, tu następny koźlarz. Tylko tym razem koźlarz czerwony. I to gdzie? W zbożu rośnie. O. Piękny. Pięknisty. Koźlarz czerwony, ale namoknięty jak cholera. Następny koźlarz pomarańczowy, a tutaj mamy dalej malutkiego. O, proszę zobaczyć, malutki, młodziutki, pierwszy koźlarz pomarańczowy mój, taki jaki chciałem kiedyś znaleźć. Proszę zobaczyć, mamy koźlarza. Mamy pięknego koźlarzyka. Ciekawe, czy zdrowy koźlarzyk. O, proszę spojrzeć, a tu mamy pięknego, dorannego prawdziwka. Proszę zobaczyć, jaki piękny. Piękny prawdziw, borowik. O, ja go spróbuję wyrwać, ależ on ukorzeniony. Piękny borowik. Pierwszy w tym roku. Ech. Ależ przepiękny. Ech, cholera jasna. Porwę ubranie. Proszę zobaczyć, jaki piękny, dorodny prawdziw. Prześliczny, piękny, oby tylko był zdrowy, mam nadzieję. Piękny prawdziw, proszę zobaczyć gdzie. Tutaj, w krzakach, w rowie. Idziemy dalej, a to mój zbiór. Trochę ubogi, ale... Niech będzie. Tam dalej widać jakiegoś grzyba, dziada. Ale mały. Szukamy dalej. Koźlarzyk czerwony, malutki. A tam dalej będzie jeszcze jeden. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę stąd wyjść. O. Prawie go rozdeptałem. Proszę zobaczyć, jakie malusiunki. O, malutki koźlarzyk czerwony czy pomarańczowy. Tak się zastanawiam, czy go wziąć, czy nie. Czy go nakryć trawą, niech trochę porośnie. Naprawdę, szkoda takiego malutkiego. Chociaż ja wiem. Szkoda, nie szkoda. Najgorzej, jak ktoś przyjdzie i zerwie. Hola, buenos días. Taki grzyb. Takiego grzyba znalazłem. Piękny, prawdziwy.